No siema, ja jestem Sopkan. No i witam was dzisiaj w nowym odcinku na kanale. Nie są to shortsy, jest to dłuższy materiał. No i w sumie jest to testowy odcinek z takiego modu, jak już pewnie zauważyliście po tytule. Gdzie pełni służbę policjanta na modzie LSPD-FR. Tworzymy sobie taką postać. Mamy tutaj elegancką brodę, mamy dread. To będzie taki trochę bardziej komiczny policjant. Tak prezentuje się mieszkanie naszej postaci. Nasza postać nazywa się Jack Santana, jakby ktoś chciał wiedzieć. Przykładowo, jak zostawicie pod tym odcinkiem ze 100 lajków, no to pojawi się wtedy kolejny odcinek zmagań naszego policjanta Jacka Santany. Dobra, ile można w chacie siedzieć? Trzeba teraz wyruszyć na miasto i przede wszystkim to udać się na komendę, żeby zacząć naszą służbę. Dobra, przed służbą jeszcze sobie tutaj maluszka jakiegoś łykniemy. Świat na trzeźwo nie jest dla Jacka Santany. No i teraz po głębszym możemy wyjść z naszego apartamentu. No i wbiliśmy na komisariat i widzę, że tutaj trwają jakieś dziwne akcje. Się ze mną napierdala normalnie, ty na komisariacie, co ty sobie myślisz? Pa, chłop się ze mną chciał bić normalnie. No, znasz swoje miejsce w szeregu. Do Jacka Santany się tak nie zaczyna. Patrz, jeszcze służby nie zacząłem, a już gościu mordą w kwiatkach leży. Ja cię kręcę, dobra. Idziemy poszukać, gdzie my w ogóle mamy zacząć tę naszą służbę. Dobra, no i my znajdujemy się już w szatni, mamy to nasze duty. W jakiej agencji dzisiaj chcemy popracować? Weźmiemy sobie LSPD na sam początek, ale do wyboru, jak widzicie, mamy tutaj wiele ciekawych służb, takich jak FIB i tak dalej. Więc możemy tutaj naprawdę ciekawą serię widzowie z tego pociągnąć. Dzisiaj zaczniemy sobie w stroju takiego typowego gliny, no i przykładowo z odcinka na odcinek będziemy swoją postać, powiedzmy, upgrade'ować. Nie, no to weźmiemy sobie oficera jako stopień, powiedzmy tutaj najniższy, później mamy oficera 3, senior oficer, detektyw i tak dalej. Dobra, cały nasz inwentarz już posiadamy. Teraz przydałoby się ogarnąć jakąś furkę, którą będziemy jeździć. Dobra, weźmiemy to, co nam w sumie dają, nie będziemy jakoś jej wielce tutaj tuningować i tak dalej. Jesteśmy oficerem pierwszego stopnia. Zaczynamy naszą służbę jako Jack Santana. Q, widzę, że mamy dostęp do policyjnego komputera. No i przykładowo, jak jakiegoś ziomka sobie zgarniemy do kontroli, to możemy jego dane wpisać w komputer, no i wszystko na jego temat nam pokażę. Ogólnie ten skrypt jest bardzo rozbudowany. Tutaj ciekawą rozgrywkę będziemy, myślę, widzowie, że kręcić, jeżeli wam się takie odcinki, rzecz jasna, spodobają. Bomby mamy pod E, jakby się coś tutaj działo. Jakaś pani tutaj grzeby ze śmietników. Przepraszam, co pani za przeproszeniem odpierdala koło tego śmietnika? Dzień dobry, z tej strony oficer Jack Santana. Czemu pani grzebie w śmieciach? Chcę zareagować na jakieś zgłoszenie? To klikam Y. Dobra, tym razem ci się kobieto upiekło, a teraz będziemy brali udział w pościgu, więc przydałoby się załączyć bomby, tylko że ja tego naszego pojazdu niestety nie zupgrade'owałem i ten pojazd nie jest jakimś władcą szos, więc zanim ja ten pojazd dogonię, to trochę tutaj czasu może zająć. No ale gaz w podłogę i oficer Jack Santana wjeżdża tutaj do akcji za pościgiem. Dobra, widzę, że tych klientów mamy już tutaj na tej prostej drodze. On ucieka właśnie w górną stronę, mogę mu tu przeciąć drogę, tylko niestety troszkę tutaj zwaliłem i jak zwalnia ten nasz pojazd, to zauważyłem, że on w ogóle potem nie chce jechać, a czekajcie, przetniemy mu chyba drogę. Mam gościa. Dobra, Pit, w tył, to trzymaj się. Zapchnijmy go do wody. Stój, chuju, patrzcie, on mnie przepycha. Strzelam w opony. Dobra, strzeliłem w oponę. Zatrzymaj się, wysiądź z samochodu. LSPD, wysiadaj. Dobra, no i ujęliśmy naszego pierwszego podejrzanego. No i teraz, ziomeczku, pójdziesz tutaj z tymi pięknymi paniami do więzienia i odsiedzisz swoje złe wybory. No i straty po tym pościgu możemy ocenić, że troszkę mam tutaj zderzak uwalnięty, troszkę mamy szybę rozwaloną, ale poza tym pierwszego przestępcy mamy już ujętego. Do bazy raczej wracać nie będziemy. Te dwie kobiety tutaj ze służby już ogarnęły tego podejrzanego. Teraz wyrok, sprawa w sądzie i tak dalej. No i teraz ziomek właśnie odsiedzi swoją karę i on chyba nawet znajduje się w tym pojeździe tutaj przed nami. No i teraz papa, jedziesz do więzienia, a my jedziemy dalej na patrol. Mamy jakiś napad, więc przyjmujemy zgłoszenie. Udajemy się do marketu na Winewood. Ktoś próbuje właśnie obrabować tam sklep całodobowy, więc my musimy tutaj załączyć elegancko bomby. W sumie to znajduje się kawałek przed nami. Więc już mamy pierwszy napad. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Leżeć! Stój! Stój! Oddaję strzały! Leżeć! Stój! No trudno, to cię zabiję za chwilę, jak się nie zatrzymasz. Zatrzymaj się! Dobra, podchodzimy teraz do niego. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Na ziemię! Na ziemię! Na ziemię, kładziesz się. Ale jedyne, co tego na razie zaresztujemy, no i po prostu zadzwonimy sobie za chwilę po jakiś patrol, albo go w sumie sami weźmiemy. Niech nam tutaj zawiną podejrzanego, sam ogarnąłem, jak widzicie, ten napad. No i co, złodziaszku? Warto było te napady robić? Wezwałem ten patrol, ale chyba właśnie niepotrzebnie, bo ten ziomek podąża za mną. Nie wiem zbytnio, jak mam im go
przekazać, ale chyba się jakoś tam transport zamawiało. Dobra, tutaj się ogarnia transport. Dobra, teraz mi się pokazało, że ja go muszę pierwsze posadzić na glebę i dopiero później zawołać transport, że ja go chyba sam nie będę mógł transportować. Dobra, czyli czaję. Wybieramy sobie jakąś jednostkę, która go chce zabrać. No i wyślemy transport unit. Tutaj właśnie po naszego podejrzanego. O, transport właśnie tutaj nadjeżdża już po naszego skazanego. Proszę ich przepuścić, proszę zjechać z drogi. Swoją drogą już tutaj żadnego napadu nie ma, więc ja swój pojazd na bok przestawię. No i teraz transport elegancko zabierze sobie klienta do więzienia. O, i teraz znowu mamy jakiś napad. Wy się pewnie tym ziomkiem zajmiecie, bo on już tam wstaje. Już policja po niego idzie. Dobra, on sobie tam kuca. A my jedziemy tutaj na kolejny napad. Tym razem na Strawberry i znowu jest to sklep całodobowy. Co się dzisiaj im z tymi napadami podziało w tym Los Santos, to ja nie mam zielonego pojęcia. No, ale za chwilę tutaj Jack Santana zajmie się i obada całą sprawę. My mamy znaleźć gościa. Mamy podejrzanego. Zatrzymaj się. Strzelam w opony. Zatrzymaj się. Patrzcie, jak w ogóle jadę z auta, to nie wiem, czy tak mogę strzelać jako oficer pierwszego stopnia. Musicie mnie, kochani, w komentarzach tutaj poinstruować, jak byście to wy widzieli. No zatrzymaj się. Pa, dostał w drugą. Zajadę mu teraz drogę. Patrz, dobra, on się już poddał, wysiadaj. I co ci z tego było? Pa, mamy tu policjanta jeszcze kolejnego, siadaj. Dobra, czyli ten policjant się nim zajmie. No, więc kolejny napad został tutaj udaremniony przez Jacka Santanę. No i tutaj podejrzany trafi do więzienia. Z żadnych większych strat tutaj inni cywile nie ponieśli, więc elegancko. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. No i my wracamy na patrol, czekając tutaj na jakieś zlecenia z centrali. Dostaliśmy tutaj kolejne zgłoszenie, że mamy Tyrella Dawsona sprawdzić w komputerze policyjnym. No i tutaj nasz podejrzany jest ścigany przez policję. No i teraz musimy udać się w celu aresztowania naszego przestępcy, który został właśnie tutaj zlokalizowany. Ale spoko, że mamy takie zgłoszenia. Patrzcie, możemy jechać do domków, możemy odbijać napady, możemy robić pościgi. No teoretycznie ten mod jest bardzo rozbudowany. Więc napiszcie, czy chcecie tutaj więcej odcinków i jak wam się to ogląda. No i napiszcie jeszcze, jakiej długości chcecie odcinki. W ogóle zostawcie łapki, komentarze, żeby jak najlepiej pozycjonować ten otóż film, który właśnie oglądasz, mordeczko. W sumie tak się zastanawiam, czy mam jechać tam na bombach, czy w sumie nie, bo mam udać się do gościa, który jest poszukiwany. On zapewne w tym domu się ukrywa, więc jak ja tam na bombach pojadę, to on może jakimś tylnym wejściem, tylnym oknem, nie wiem, pod kopem może ma jakiś przygotowany przed nami uciec, więc udamy się tam po cichu. Znaczy po cichu, no ciężko po cichu policyjnym radiowozem komuś pod dom zajechać. Takiego kogoś musimy znaleźć, moi kochani. Czy to nie jest ten gościu, który tam stoi w sumie? Dobra, to jest chyba nawet ten gościu, dobra. Uwaga, znalazłem podejrzanego. Pali sobie szluga. Weźmiemy sobie zwykły pistolet. Żadnych gwałtownych ruchów, już tam po ciebie wchodzę. Dobra, mniejsza w to, przeskoczyłem przez płotek. Gleba, 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 gleba. Czyli w ogóle mam tutaj posiadanie broni przy okazji. Leżeć na glebę. Dobra, zabrałem mu broń. Teraz ziomeczka aresztujemy. No i teraz muszę go po prostu dostarczyć do więzienia. Na takiej drodze to by naprawdę koło urwał. A ty mordo, nie patrz na drogę, tylko myśl co zrobiłeś. Wpakuj się do fury, raz. Nie wiem kurwa jak cię mam do tego zmusić, ale właśnie. Brzydkie jesteś chłopy jak no. Co mam ci chłopy zrobić, żeś tam wszedł do tej fury i normalnie tam siedział, a cię chcę zamknąć. Ty, patrzcie, jakoś go złapałem pod rękę, a nawet nie wiem sam jak to zbytnio uczyniłem. Dobra, i teraz otwieramy mu drzwi. No i ziomuś powinien do niej wejść. Dobra, no i podejrzany znajduje się już w radiowozie. Ziomeczka właśnie teraz będzie trzeba zawieźć do celi. No i tam będzie pewnie oczekiwał na sądy. Jesteśmy na miejscu, teraz czeka cię mordeczko wyrok. Aha, dobra, ja dropłem tego ziomeczka. I on teraz po prostu sobie znikł i pewnie czeka na rozprawę. No i moi kochani, w tym odcinku mi się wydaje, że byłoby to na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy wam się takie odcinki podobają, czy chcecie czegoś takiego więcej. No i był z wami Sobkan, zostawcie lajka, suba i komentarz. Do następnego, yo!